Ale człowiek myśli o innym, o związku między ludźmi, o tym, że jesteśmy potrzebni jeden drugiemu. Nie tylko ta praca, a ludzie między ludźmi. I w tym jest, bo trzeba zawsze, co jest dziecko, jemu pomóc. Co jest twoja żona, jej pomóc. Co jest twój mąż, jemu pomóc. Pomagać jeden jednego. Nie mówić, że jestem zmęczony, bo jestem opóźniony na roboty, odwal się, nie zawracaj mi głowę. Słuchaj, trzeba zrobić trochę innej, no, w środku jakiejś aktywnej fazy, żeby zastawić sobie zrobić dalej. I wtedy widzisz, że będzie drugie dychanie. Zaczynasz w drugie, jesteś zmęczony, ale jak już zrobisz ten zasiłek, zrobisz nad sobą ten atak i zaczynasz komuś coś robić, i wtedy widzisz, że zaczyna się cudo, bo kiedy komuś dajesz swoje ostatnie siły, to otrzymujesz z tego człowieka całą chwalę, jak tsunami świeżych sił, i odczynasz od razu. Бычок, верблюд, лебідь, гуцул, баранчик. Я вам трохи інакше буду розказувати. Я буду розказувати, аби нічого не пропустити. Все за рядом. A my się bamy, że komuś coś zrobimy, to nie dostanie. I nie dostanie odwrotnie czegoś. Nie bójcie się, trzeba zrobić tylko pierwszy krok, a z tej strony przyjdzie wielka fala. Bo każdy człowiek nie spodziewa się, że niego ktoś zrobi. A no zróbcie coś takiego dla innego człowieka. Hopa, co ty dla mnie zrobił? Daje coś dla ciebie zrobić i zaczyna ci pomagać. I ty otrzymujesz od niego nie najgłówniejsze, że fizyczne jakąś pomoc, a emocjonalne, te energie, i ty zaczynujesz, o, jestem w przepięknym nastroju, jestem, że jeszcze nie jestem zmęczony opuszczę robotę. Słuchaj, zagrałem coś, jakieś piłkę, a nie będziemy patrzeć w telewizję, nie będziemy jeść popcorna, jak jakieś stawie bobry, no i tak dalej. I zaczynamy być ludźmi, bo jeden drugiemu coś oddajemy. Bo dlatego żyjemy na tym świecie, żeby nie tylko brać, a oddawać. Jeżeli oddajesz, to od razu je, bo tak jest, jeżeli na przykład pchnąć ściany, tak, to ona, albo jak to jest, no ten model jest dużo prosta. Jest ten buben, który muzykalny instrument, tak, jak to, no baraban, jak to się nazywa, no drums, gdzie tak, bije się, bum, 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 jak to się nazywa po polsku? Bęben, tak. Jeżeli bębnąć o bęben, tak, dobra, to będzie dźwięk i słyszysz, ale to ta membrana oddaje ci, i tak inny człowiek, od razu jest dźwięk i membrana oddaje ci, bo tak nie ma, albo jak z gumę, bam, a guma, pum, odwrotnie. W naszym селі prosto neba stoi znak центру Європи. Мушка. Голуб. Тата сказала, що то якийсь вулько довго лінійкою міряв і наміряв, що то має стояти у нас. Біля того знака пан прокурор лапав кожного і питав, хто то хотів зачати третю світову війну. Зробили міжнародний скандал. Так інший чоловік, даш йому, віддай йому, щось зроб для нього, і він одразу як мембрана, бо так закони фізики, третій закон Ньютона, ніць ніоткуди ще не біже і ніде не зніка. То є недалеко туди Ньютон жив, Кенігсберг. To nie Newton. Newton to tam Kant żył. Newton to żył. No gdzieś tutaj w Niemcach. Tak. Polska tutaj blisko do Niemiec. No ale jest taka sytuacja, że jest zakony fizyki, które my nie chcemy
znać, ale to nie znaczy, że oni nie pracują. Oni pracują obok nas i niezależnie od nas tego, znamy my tego czy nie znamy. Po prostu nasza rzecz wychodzi na to, żeby korzystać z tego i nie bać korzystać z tego. Nie bać korzystać z tego, mimo że życie jest jaskrawe i krótkie, jak no i bardzo lot piękne. Złotej łóżki. Jak lot złotej łóżki. I o tym kiemu? I o tym... Bo takie jest życie. I o tym życie. Tak. I o tym wszystko. Kurze na niebie. Може видіти то, що він захоче. Просто на небо треба дивитися. Оце я не знаю. Також не знаю. Також не знаю. О, оце буде слоник. Оце буде дракончик. На небі різні історії живуть. Там є багато місця для цього. Kończąc, powiedzmy, ponieważ jest sobota, 5 dzień sierpnia, a jutro 6 dzień sierpnia i dla Pana też ważny dzień, Pana urodziny kolejne, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Będzie Pan świętował jutro urodziny? Nie, no to ja nie zdążę dostać się do Ukrainy, będę sam tutaj w Polsce, bo tutaj mam jeszcze robotę, jeszcze pracę, mam taką, no... I myślę sobie, że to nie jest główne, że no, świat, no jako, jak to, robić święto z urodziny. Ważne jest, że cały dzień, każdą minutę to i jest urodziny. Bo kiedy obudzajemy się, to jest urodziny od razu. Jest, powstaje nowe życie, nowy dzień, nowa chwila. I dla mnie jest każdy dzień, to jest urodziny. Także wszystko jest normalne. Ale ludzie nie lubią dziwić na niebo, bo od tego ich szyja boli. I za to oni jak wiewcy dziwią u ziemi. Tak lepiej. Ale kiedy wziąć sobie kusok chleba i kawałek sala, a ще trochę brinzy, i сісти sobie na горбі, to można побачити багато цікавого. Там таке кіно, як кінотеатр. І там не треба білет купувати. Просто сидиш і дивишся. Або лежиш і дивишся. Кожного разу іншу історію. W takim razie ja życzę Panu, aby Pan dalej tworzył kolejne filmy, bo chyba ponad 70 tych filmów i dokumentalnych, i tych filmów wcześniejszych, w których zajmował się Pan problematyką życia społecznego na Ukrainie. A Lot Złotej Muszki trochę tak no, zmienił Pan tor trochę swojej pracy artystycznej. No, ale mam nadzieję, że dalej będzie Pan tworzył. No, 10 lat temu Stop Revolution film był, tak? Tak. Czyli teraz czekamy na kolejny. No, będzie troszeczkę inny, będzie taki jako action, bo ja próbuję, jako eksperymentuję, zrobić no, jedne rzeczy, bo ja gotuję następny film, ale dlatego, żeby zrobić ją, ja taki mam jeszcze jeden film, dlatego, żeby nauczyć się w jakiś, no, rzeczy dlatego, żeby nie mogę to wymówić, bo nie wiem jak to będzie po polsku. Możesz to ukończyć. Tak, zaraz chwileczkę. Bo ja biorę z nich doświadczenie. Ja biorę z nich doświadczenie. A żeby mieć to doświadczenie, trzeba to przeżyć. I troszeczkę wcześniej. I za to ja kręcę inny film, żeby to przeżyć. I potem mam te doświadczenie i zaczynam w innym filmie. To racja, to doświadczenie musi być, ten fundament. Tak, żeby zbudować wyżej, tak. To najpierw to musi być. Go! Jakiego ty groma znowu tutaj zaliz? Co ty tam szukajesz? Zaś! Gdzie leży mi kury? Dawaj, nie łap! I skończ ci szmaty! Gdzie leży to nie? Wyrzyj po ludzki! Pospalu! Bistrowi matry to. Наші тата
На небі видять тільки чорні хмари. Бо від нас тікла мама. Десь завіялися світи на легкі гроші. Її давно вже знали.